Cześć, nazywam się Andrzej Dębski z AD Media. Dzisiaj opowiem Wam parę rzeczy na temat zakupu padów z AliExpress. Do zakupu padów z AliExpress skłoniła mnie głównie cena, a konkretnie połowa ceny oryginału. Jeżeli za $25 mogę mieć takiego pada i jedyna duża różnica to brak znaczka X, jestem za. A teraz 7 rzeczy, które musicie wiedzieć przed zakupem padów z AliExpress. Rzecz pierwsza, cena. Wiadomo. Połowa ceny oryginału, czyli $25, czekanie miesiąc. Rzecz druga to brak opakowania. Nie dostajecie opakowania, dostajecie gołego pada, tylko i wyłącznie zapakowanego w dobrą folię bąbelkową. Aczkolwiek rzecz trzecia, pad przyszedł lekko porysowany. Nie wiem dlaczego, no ale tak się stało. Punkt czwarty, brak znaczka X. Jeżeli chcecie dać tego pada komuś w ramach prezentu czy coś, no to raczej odpada, bo nie wygląda to na oryginalny sprzęt po prostu. Lekka podróba, sorry. Piąta rzecz, która mnie najbardziej zirytowała, to problemy z połączeniem padów do konsoli. Generalnie myślałem, że będzie to wyglądało tak jak przy oryginale, czyli naciskamy mały guziczek na padzie i taki sam mały na konsoli i wszystko się łączy. Tutaj niestety tak się nie dało. Pady musiałem podpiąć do konsoli na kablu. Wtedy dopiero zaczęły działać, wtedy dopiero nacisnąłem guziczki. Wtedy wszystko dopiero się połączyło, więc no, jedyna metoda, która zadziałała u mnie na obydwu padach, a kupiłem dwa różne pady, które dla mnie różniły się tylko i wyłącznie grafiką na zewnątrz. Dolar różnicy w cenie z grafiką i bez grafiki. Czy mówiłem, że punkt piąty mnie bardzo zdenerwował odnośnie ciężkiego połączenia z konsolą? Chyba jednak szósty i siódmy są gorsze. Głośne batony. Tak, głośno to klika. Dlaczego? A to jest oryginalne. O, ten cichutki, 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 elegancki. O nie, w nocy jakbym miał grać, to by mnie żona zabiła chyba, jakbym tak głośno miał klikać. Oh my god. No, dobra. Jakościowo w takim razie oryginały są na pewno ciut lepsze, no trochę lepsze pod względem głośności. No bo tutaj wszystko działa, więc no nie ma się do czego przyczepić. No i punkt siódmy, wibracje na triggerze. Wibracje są, wszystko działa, ale w moim wypadku był niedokręcona jedna śrubka na tym triggerze i wibracje przenosiły się bardzo tak aż bucząco na całego pada. Po rozebraniu dokręciłem śrubkę, problem trochę ustał, ale z tego co wyczytałem na internetach, trzeba jeszcze ten silniczek, który tam pracuje, zalać gumą w płynie, której nie mam, żeby się dobrze osadził i żeby wibracje po prostu dobrze pracowały. Dobra, to by było na tyle. Teraz czas na krótkie podsumowanie. Moja ogólna ocena tych padów to 8 na 10. Mają swoje plusy i minusy. Plusy. Cena. W cenie oryginalnego pada mogłem zakupić dwa z AliExpress, więc to jest bardzo duży atut według mnie, dla mnie. I jakość wykonania, bo jakość wykonania nie odbiega w ogóle od oryginału. Są praktycznie identyczne, gdyby nie do rozróżnienia, gdyby nie brak znaczka X. Tego świecącego. Na minusy to problematyczne połączenie padów do konsoli, głośność batonów, które są ewidentnie zbyt głośne w porównaniu do oryginału i tam szwankujący trigger, wibracje przy triggerze w jednym padzie, w drugim nie ma żadnych problemów. Jeżeli ta recenzja Ci się podobała, to bardzo się cieszę i do następnego. Pozdro.